Tak, Pegasus był podróbowni Entertainment System, ale wychodziły też podróby Pegasusa. I mało skumałem z tego, co tam było napisane na tych kartridżach, szczególnie, że często na Pegasusa były kartridże nie po amerykańsku, a po japońsku, z naklejkami po japońsku. Nie wiem dlaczego, prawdopodobnie na stadionie dziesięciolecia bardziej sprzedawali takie rzeczy. Po prostu typowy taki blond agent, nie? Ale on jest blond, bo on jest wysoko postawiony. Jakby był zwykłym agentem terenowym, to by nie był blond, byłby wtedy szatynem, nie? Siemano dla was wszystkich, którzy oglądacie teraz na YouTubku. Ja jestem właśnie na streamie. Będziemy ogrywać sobie stare gierki z Pegasusa na ten moment. Nie wiem, co będzie kiedyś. To, co chciałem wam bardzo nagrać po tym, jak dobry odzew miała seria z kontry pierwszej, z kontry drugiej, potem tych, których ja osobiście nie znałem, a w które bardzo przyjemnie mi się dla was gra. Jeszcze jestem w trakcie kontry Shattered Soldier, ale dokończenie tego gagatka to jest wyższa szkoła jazdy. Dzisiaj na streamie stwierdziłem, że nie będę tam męczył się w tamtej grze, bo wymaga to ode mnie zbyt dużego skupienia, a spróbuję sobie przygotować się do nagrania wam czegoś, co chciałem wam nagrać tak, jak nagrywałem dla was kontry. Strzeli serii Ninja Gaiden. Była to seria dla mnie najlepsza. To są moje ulubione absolutnie gry, jeśli chodzi o Pegasusa, jeśli chodzi o Nintendo Entertainment System, które znam. Chrzanić kontry, Castlevania, Mega Many, Ninja Gaiden to była gra dla mnie. Ja siedziałem godzinami próbując przejść Ninja Gaiden. A to też dlatego, że to były pierwsze takie gry, które miały cutscenki i jakiś powód poza tym, że przechodzisz poziomy, żeby w nie grać. Pegasus i Nintendo Entertainment System NES w Ameryce, na przykład Contra, miały w wersji bez cutscenek, więc grało się tak po prostu, bo się grało. Tymczasem Ninja Gaiden dla wszystkich był taki sam, te cutscenki były, jakaś historia się tam kręciła, mimo że nikt cholery nic nie rozumiałem, to fajnie się oglądało, że dostaję coś za wygraną w każdym poziomie. No i coś, do czego muszę się przyznać, że pierwszej części tej gry nigdy nie ukończyłem. Ostatni boss w tej grze zawsze mnie straszliwie męczył, więc spróbujemy dzisiaj do niego dojść i mieć do niego jak najwięcej prób. Jeśli mi się uda, oczywiście to, co się uda zrobić dobrze, nagram, wrzucę na YouTube'a. To, co nie, to ludzie będą się męczyć, oglądając to u mnie na żywo. Może przy okazji sobie z nimi pogadam, zobaczymy, jak tam będzie z waszą aktywnością. Tymczasem, no co, przejdźmy do tej dla mnie nostalgicznej bomby. Jeszcze raz powtórzę, moja ulubiona gra, jeśli chodzi o Nintendo Entertainment System. Zapraszam do Ninja Gaiden. Mam nadzieję, że dobrze ustawiłem sterowanie, a nie odwrotnie. Dobrze, okej. Dobra. Ninja Gaiden to jest w ogóle taka zabawna giera, która właściwie jest tak naprawdę najbardziej chyba dynamicznym i wymagającym side-scrollerem. Przez to gadanie będzie wesoło. Jaki? Jezus Maria. Tak. Z jakim miałem do czynienia? Najbardziej takim dynamicznym, wymagającym, z jakim miałem do czynienia. Ja sobie wszystko będę musiał powoli przypominać, bo to jest kolejna gra, z którą tak jak z kontrą bardzo długo nie miałem do czynienia, a chciałbym, żeby ona się zawarła w kilku odcinkach, żebym nie musiał każdego poziomu wam wrzucać osobno. Oczywiście nie planuję wrzucać tego w formie jednego długiego odcinka, bo wydaje mi się, że nie będę w stanie tego zrobić tak szybko, jakbym chciał. Natomiast na pewno się postaram. O! Nawet tego nie pamiętałem. No proszę. Na pewno się postaram, żeby to było jak najszybciej. Co ja odwalam? Zaraz sobie to zrestartuję. Chyba. Dobra. Na czym to w ogóle polega? Jak już zdążyliście się pewnie zorientować, Ninja Gaiden jest taką gierką, która ma kilka wyjątkowych na tamte czasy elementów. Między innymi skakanie i łapanie się ścian, spinaczka po tych ścianach. Generalnie sprowadza się to do kilku prostych rzeczy. To był pierwszy boss. Tak się kiedyś przekonałem, że można tak robić. Więc tak, można tak robić. Dlatego sobie pozwoliłem tak ginąć, bo w sumie nie ma to większego znaczenia w kontekście zakończenia poziomu. I wydaje mi się, że to życie, które straciłem, to mi się odnowi teraz, nie? No i widzimy tutaj pierwszą cutscenkę. Tak jak widzieliście w pierwszym poziomie, najważniejsze jest to. Mamy bieg, mamy skok, mamy atak, a do tego mamy specjalne zdolności, które łapiemy i do których jeszcze po drodze zbieramy amunicję.
zbieramy amunicję i co jest bardzo istotne, bo ta amunicja jest bardzo ograniczona. Trzeba tą amunicję znajdować w tych wystających elementach. Najczęściej są to jakieś kandelabry, jakieś wieszaki, jakieś wiszące elementy. Potem w późniejszych poziomach na przykład owady. W każdym razie widać, że można to zniszczyć. I to jest albo broń wtedy, albo amunicja, albo życie, albo coś. Są też takie bonusy, które na stałe zwiększają nam na przykład ilość amunicji. Także takie rzeczy się dzieją i będą się tu działy. Historia, jaka się kręci wokół tego, no to oczywiście możecie sobie w międzyczasie przeczytać. Jest tu mowa o ninży, o naszym Ryu, którym gramy. Ryu czy Ryu, w zależności od tego, kto, z kogo zapytacie, ma za cel, który postawiła przed nim ta kobieta po pierwszym poziomie, dowiedzieć się, o co chodzi z tymi dwoma statuetkami. Dwie statuetki demoniczne, gdzie wykopaliskami na temat tych statuetek zajmował się jego ojciec. Ken, jeśli się nie mylę. Ale nie będę się tu jakoś bardzo skupiał na fabule. Jeśli macie ochotę, to absolutnie sobie przeczytajcie. Ja będę bardziej opowiadał wam o tym, w jaki sposób ja przeżywałem Ninja Gaiden. Co mi się tutaj najbardziej podobało, co sprawiało mi najwięcej trudności. Chcę, żebyście poznali mnie przez tą grę, a nie tą grę przeze mnie. O, w ten sposób. Tak jak mówię, chodzenie po ścianach. W tym wypadku jest tutaj drabina, więc mogę się też wspinać. Wydaje mi się, że w pozostałych częściach, a przynajmniej w części trzeciej, wspinaczka jest dostępna po każdej ścianie. Tutaj niestety nie mogę się wspinać. Mogę robić taki myk, o właśnie, takiego odbijania się od ściany, korzystając z faktu, że mogę strajfować lat skakając, no nie? Także to jest dość przyjemne. Jeśli ktoś z was tej gry nie zna, to zapewne zastanawia się, co ja zrobiłem z poprzednim bossem. Otóż jedną z dodatkowych broni, które można tu zdobyć, jest taki kręcioł, gdzie on powoduje, że zamiast takiego ataku z wyskoku mamy po prostu tornadko z mieczami. I to tornadko z mieczami ma tendencję do bardzo szybkiego eliminowania wszelkich zagrożeń, w tym bossów. A to dlatego, że bossowie nie mają invisibility... Co? Framesów. Czyli po prostu w momencie, jak ich trafiamy, to nie mają tego momentu, kiedy są nieśmiertelni, tak jak to często w grach bywa. A co za tym idzie, taka broń, która zadaje obrażenia w bardzo szybkim tempie, powoduje, że znikają z powierzchni ziemi i bardzo łatwo można sobie z nimi w ten sposób poradzić. Dlaczego w takim razie ja nie byłem w stanie pokonać ostatniego bossa, zapytacie, bo to jest w sumie bardzo ciekawe pytanie. Ja oczywiście nie będę tego triku starał się używać, znaczy będę się starał go nie używać, bo uważam, że jest on oszustwem swego rodzaju, ale ten pierwszy boss jest bardzo prosty, więc to nie ma większego znaczenia. Otóż nie udało mi się tego ukończyć, nie dlatego, że stwierdziłem, że nie będę używał tej broni, tylko dlatego, że ostatni poziom jest bardzo oszukany. W jaki sposób, to już powiem wam, jak tam będziemy. A do tego zdobycie tej broni i utrzymanie jej w ostatnim poziomie jest praktycznie niemożliwe, jeśli nie jesteś w tym naprawdę dobry. Plus ostatni boss ma 3 fazy, jeśli się nie mylę. Ja dotarłem nie dalej niż do drugiej. Więc, no, czeka mnie nie lada przeprawa, jeśli chcę udowodnić sobie, że jestem w stanie to zrobić. W tym momencie wyszła jedna kwestia, która jest sporym moim zdaniem mankamentem tej gry. Nie będę wstawiał nieudanych pory. Ta gra ma jeden spory mankament. Ta gra ma taki mankament, pierwszy, że przeciwnicy, którzy się pojawiają, tak jak ten pan, jeśli nie zrobię kroku w przód, będą pojawiali się w nieskończoność. To znaczy, że nie ma możliwości, żeby ich tak naprawdę wykończyć tak długo, jak nie przejdę kawałek w przód na ekranie, no nie? Więc jeśli na potrzeby tego, żeby uniknąć przeciwnika, się cofnę, to ten przeciwnik i tak pojawi się jeszcze raz, więc muszę to po prostu zrobić dobrze. Moim zdaniem to jest błąd, który popełnili twórcy w trakcie tworzenia, w trakcie pisania kodu, natomiast błąd czy nie, jest to feature w grze i trzeba z tego korzystać. Trzeba sobie z tym radzić najlepiej, jak umiemy. Ta gra jest też tak zrobiona, że najlepszą metodą jest straszowanie jej i często, jeśli wiesz, że przeciwnik jakiś pojawi się,
to w bardzo prosty sposób można sprawić, że on zniknie, zanim w ogóle wystrzeli albo zrobi nam jakąkolwiek krzywdę. To bardzo ułatwia tą rozgrywkę. No ale oczywiście trzeba być na tyle odważnym, żeby biec. A dlaczego wymaga to odwagi? Nie dlatego, że traci się życie, a dlatego, że, tak jak przed chwilą widzieliście, największym problemem tej gry jest to, że w momencie otrzymania obrażeń moja postać odskakuje trochę w prawo albo w lewo. W sumie nawet sam nie wiem, od czego to zależy, w którą stronę ona odskoczy. Ale to odskoczenie jest tym, co klasyfikuje tą grę jako absolutne ścierwo, nie? Momentami. Bo 99% przypadków, kiedy umrzesz nie dlatego, że nie poradziłeś sobie z wyzwaniem zręcznościowym, tylko dlatego, że dostaniesz obrażenia od przeciwnika i spadniesz do najbliższej dziury. Ja sobie właśnie staram się przypominać mniej więcej te rzeczy, bo ja wiem, że byłem w stanie kiedyś bardzo szybko dojść do tych ostatnich poziomów, bo już byłem naprawdę bardzo wprawiony w tą grę. Natomiast, no obecnie... Kolejny mankament, który dopiero sobie przypomniałem. Chciałem zeskoczyć na dół, no bo przecież tam trzeba iść, ale jeśli nie złapiesz się drabiny, to zginiesz. Więc nie myśl sobie, że możesz tak sobie zrobić. Nieważne co zrobisz, zawsze jeśli dostaniesz obrażenia i obok ciebie jest jakaś dziura, to na 100% w nią wpadniesz. Nie wiem co to powoduje, ale nie ma najmniejszej szansy, żebyś sobie dał radę z tym w odpowiedni sposób. Nie ma najmniejszej szansy, po prostu jeśli dostaniesz obrażenia, to giniesz. To jest zasada niezbyta tej gry, więc po prostu nie dostawaj obrażeń. Git good. Nie ma innej gry, która tak bardzo krzyczy git good. Żadne wasze soulsy, żadne wasze kontry, czy inne wasze gierki. Git good. Tutaj to jest... ewidentne. No. Tak jak wspominałem, gierka jest oczywiście na Nintendo Entertainment System. Na NES-a. Ona w każdym wydaniu, w przeciwieństwie do kontr, które ogrywaliśmy wcześniej, w każdym wydaniu jest dokładnie taka sama. A co za tym idzie? Bardzo dobrze... No, a ten boss też jest prosty, możemy go tak... See? On też jest prosty, bo tylko wystawia to coś i... Trzeba go przeskakiwać, wchodzić jak najwyżej na ścianę. Znaczy ja to tak zawsze robiłem, potem przeskakiwać go na drugą stronę i bić z plecy. Nic trudnego. Gierka wyszła na Nintendo Entertainment System i w każdym swoim wydaniu, moim, z tego co pamiętam, była dokładnie taka sama. I była naprawdę przełomowa, przynajmniej jeśli o moje zdanie zapytacie. A to właśnie przez wzgląd na to, że pomiędzy kolejnymi poziomami były cutscenki, które były praktycznie w pełni zanimowane w taki fajny komiksowy sposób. Miały tekst i normalnie była w nich opowiedziana fabuła. To właśnie był nasz ojciec Ken swoją drogą. Nie? Nie, kim był Ken? Nasz ojciec to był Ken, a to jest ten archeolog, który z nim pracował, ale bo nasz ojciec chyba nie żyje albo zaginął, nie pamiętam. Oczywiście nie będę przewijał tych cutscenek, żebyście mogli je sobie obejrzeć. Ja tam je w miarę pamiętam, ale Nintendo Entertainment System zawsze stało dla mnie bardziej radością płynącą z samej gry, więc śmiało oglądajcie. To jest jedna. Są dwie. Shinobi. Takie proste. Takie skuteczne.
Oh no! My friend. What the? Riu! Tak, oglądałem dużo Angry Video Game Nerda swego czasu. No. Jeśli chodzi o granie na Pegasusie w ogóle, tak jak wspominałem wam to jeszcze w czasach grania w kontrę. Dla mnie to są takie bardzo przyjemne wspomnienia, bo były to czasy mojej takiej najmniejszej maleńkości. To prawdopodobnie powiedziałem w kontrze, że pierwszy raz grałem na Pegasusie mając lat prawdopodobnie około 2. Więc był to naprawdę wczesny wiek. Może 2 to przesadzam, ale takie 3-4 to max, no nie? Gdzie dostałem pierwszy raz pada do ręki i prawdopodobnie wtedy kontrę właśnie. Od tego czasu bardzo dużo tych gierek miałem okazję stestować, poprzechodzić. Tak jak właśnie wspominałem o Mega Manach, o Kontrach, o Mario. Zelda, nie wiem czy była Zelda na Pegasusa. Pamiętam, że Mega Man chyba się zdarzył. A jeśli nie, to grałem w jakichś specyficznych warunkach w Mega Many. Ale Mega Many nie sprawiały mi nigdy aż takiej trudności. Szczególnie jak już się człowiek... Co ja zrobiłem? Jak już się człowiek nauczył odpowiednio radzić sobie z przeciwnikami. Czyli robić odpowiednie poziomy w odpowiedniej kolejności, nie? No za to kiedy podniosłem pierwszy raz Ninja Gaiden, to był prawdopodobnie pierwszy moment w moim życiu, kiedy zrozumiałem, że człowiek może się denerwować grając, no nie? W sensie ta gra, w momencie kiedy próbujesz bardzo ciężko, jeszcze nie wiesz tak naprawdę w co się pakujesz i za pierwszym razem podchodzisz do niej, daje taki wycisk emocjonalny, że naprawdę ciężko jest się po nim podnieść. I wydaje mi się, że bardzo niewiele dzieciaków faktycznie ją kończyło, mimo tego, że gra jest moim zdaniem prawdopodobnie najlepszym, co NES miał do zaoferowania. Rozumiem, że były tam też takie gry jak właśnie Mega Man, jak Zelda, które miały może więcej, jeśli chodzi o mechaniki, ale nie wiem, czy jakakolwiek z nich dawała takie czyste wyzwanie, które bardzo dobrze upraszcza się razem z czasem grania. Jak już człowiek właśnie dowiaduje się pewnych rzeczy, zaczyna je zapamiętywać i potrafi wtedy biec po prostu w prawo i atakować przeciwników, bo wie, że się pojawią. A co za tym idzie, po prostu przechodzi przez nie jak tsunami i te poziomy kończą się jeden po drugim. No i właśnie, gdybym dalej pamiętał, nie zrobiłbym tego kroku w lewo i nie zespawnowałbym sobie tego ptaka, który wiedział, powinienem wiedzieć, że się tam pojawi, no nie? Właśnie, to takie kolejne spawny tych wrogów, to wszystko jest idealnym przykładem tego, jak wszystko trzeba tutaj wykuć na pamięć. Ja powiedziałem, że nie lubię kuć rzeczy na pamięć, ale to nie jest tak, że tej gry nie da się przejść nie kując jej na pamięć. To nie jest tak. Można absolutnie sobie z nią poradzić nie kując jej na pamięć, po prostu opierając się na swojej zręczności, czasem tracąc jakieś życie, tak jak ja teraz. Zresztą widzicie, no ja nie radzę sobie jakoś dobrze, wręcz przeciwnie, bardzo dużo życia tracę i te continue mi spadają. Oczywiście tutaj dużym plusem jest to, że te continue są nieskończone. Jak, co ja z tobą powinienem? A, 2 i teraz co trzeci, nie, co czwarty. 2, 3, 4. Raz. Oj, my bad. Jeszcze raz. Tutaj na szczęście continue jest nieskończoność, więc nie mamy tego problemu co w kontrze, że musimy przejść na jednym posiedzeniu, które jest ograniczone do tych 3 continue, ale gra jest też o wiele dłuższa niż kontry. A co za tym idzie? Faktyczne przejście i tak jest bardzo wymagające, jako że Nintendo Entertainment System, jak każdy pamięta, czy Pegasus, nie posiadał czegoś takiego jak zapis gry. To przejście jednej gry często wiązało się z tym, że musisz zapewnić sobie możliwość przesiedzenia przed konsolą dobrych kilku godzin. Co jako dziecko oczywiście nie było takie trudne, chyba że akurat byłeś w domu, no bo jeśli było się tak jak ja, u wujka, który konsolę posiadał, naprawdę, naprawdę... No, dobra. Naprawdę, naprawdę potrafiło się siedzieć bardzo długo, mimo tego, że ciocia gdzieś tam mówiła w kółko i w kółko, że warto by było odsiąść od tej konsoli, nie wiem, chciała obejrzeć jakąś swoją familiadę, czy serial, typu tam na wspólnej, czy to coś tam ogląda w tych telewizjach publicznych. No przecież
Dobra. No, to. Powinienem pamiętać, gdzie się siedzi. Dobra, usiadłem teraz. Dobrze, usiadłem. Dobra, jest git. W tych telewizjach publicznych. Także będąc u cioci się siedziało naprawdę długimi godzinami przy tych grach, jeśli człowiek naprawdę miał samo zaparcie do tego. Natomiast w domu, próbując podłączyć jakkolwiek konsolę, co prawda bardzo długo Pegasusa w domu nie było, dopiero u cioci wtedy grywałem więcej. Natomiast w domu moim rodzinnym Pegasus był bardzo krótko, przynajmniej z tego co pamiętam. Może obejrzyjmy scenę dla ciekawskich. Dr. Smith! Riu. No to już mają obie. Teraz muszą się tylko udać do sanktuarium. Połączyć je w jedno i przywołać demona, który z jakiegoś powodu ma zniszczyć... Nie, no pewnie chcą jego mocy, już nie pamiętam. No fajnie, że akurat dobre, nieważne. Wakey, wakey! Got to become the Ninja Dragon. Nie no, spoko, tylko mów szybciej. Fajne mi sposób. Typowy taki blond agent, nie? Ale on jest blond, bo on jest wysoko postawiony. Jakby był zwykłym agentem terenowym, to by nie był blond. Byłby wtedy szatynem, nie? Ale jak jest wysoko postawiony na jakimś wysokim stołku i siedzi w biurze na krzesełku, za biurkiem, wtedy musi być blond. Przynajmniej kiedyś tak było, nie macie takiego wrażenia? Ewentualnie mógłby być po prostu siwym starcem, to też jest opcja. To prawda, ale to najwyżej nosiłby czepek. Siemano, Voltajne. Przełączyłem się na inną grę, trochę nie miałem pomysłu na co, więc... Więc robimy sobie coś, co i tak planowałem nagrać któregoś razu. Zaraz powiem, tylko dokończymy sobie oglądanie scenki. No spoko, no. To jest ewidentnie gra dla tych, którzy bardzo dużo czasu spędzali przy Pegasusie, nie? Jak ktoś spędzał przy Pegasusie tyle czasu, co wieczorami, jak w domu nie miał co robić, to prawdopodobnie grał w takie rzeczy jak Mario Contra, może Mega Many, jakieś Ice Climbers, Tanki, to się jakoś nazywało, Battle City 1900 coś tam, ale pewnie nie miał do czynienia z takimi jakimiś bardziej obskurnymi, chociaż moim zdaniem to jest bardzo popularna gra, ale myślę, że bardziej na Stany Zjednoczone niż Polskę, że w Polsce to niewiele osób miało z tym aż tak do czynienia, ja aż za bardzo. No to ja widziałem Pegasusa, podróbę Pegasusa i prawdopodobnie z 10 innych podrób Pegasusa, bo u mnie się Pegasusy kupowało regularnie, jak się jeden psuł, kupowało się drugi, w międzyczasie jak ja grałem na drugim, no to wujek próbował naprawić pierwszy. No tych Pegasusów się przewinęło tyle, że to dramat, nie? Mi tylko było lutowanie kolejnych części, bo się psuły albo przegrzewały czy coś. No on tam umiał kombinować z tym, żeby to działało.
Tak, Pegasus był podróbą Nintendo Entertainment System, ale wychodziły też podróby Pegasusa. Takie, to były czasy już późniejsze trochę, takie późne lata 90. Nie pamiętam, kiedy była premiera PSX-a, ale te podróby Pegasusa wychodziły i wyglądały dokładnie jak PlayStation pierwsze, nie? PSX. I nawet pady miały takie jak do PSX-a, ale to były po prostu Pegasusy. Do tego tandetne, bo się szybko psuły. Także tak. W czasach, kiedy ja grałem w Ninja Gaiden i bardzo dużo czasu spędzałem przed tą konsolą, tak jak wspominałem, te konsole potrafiły się bardzo szybko psuć, szczególnie jeśli ktoś... szczególnie jeśli ktoś nie miał oryginalnego Pegasusa, to te podróby naprawdę szybko się psuły. No ale też były dużo, dużo tańsze. Dużo, dużo tańsze. Serio, będziesz mi takie dance'y robił? A sięgnę cię może tym mieczem, chodź. Nie zrobiłem dasha w twoją stronę i to był błąd. Dobra, zrobimy tak. Muszę się na chwilę skupić, bo już poleciałem myślami do tych Pegasusów. Także tak, tych Pegasusów było od groma i trochę. Te Pegasusy się regularnie naprawiało, bo Pegasusy się psuły mega szybko. Tak samo pady, o czym chyba wspominałem przy okazji. No przecież, a Jezus, bo ja cały czas myślami jeszcze gram w kontrę, przepraszam. A tam w kontrze było tak, że jeśli lecisz w prawo i klikniesz strzałkę w lewo, to skok automatycznie przechodzi na skok w lewo taki sam jak ten w prawo, czyli lecisz szybko w lewo. Tutaj jeśli lecę w prawo i kliknę w lewo, to lecę w lewo, ale bardzo powoli. Także tylko trochę mogę się cofnąć, a ja próbowałem się cofnąć bardziej niż to było dozwolone w tej grze. Dobrze. Jestem przekonany, że go trafiłem, ale dobra. Nie próbujemy tu robić żadnych skillowych speedrunów czy innych takich, ale zwykłe przejście, im dalej w las, tym lepiej. Zobaczymy, jak daleko uda się dojść. Tak w miarę nie tracąc HP. Oj, nie sięgnąłem. Co tu jest? Nawet kusi. Jak teraz nie mam amunicji, to się przyda. Taki cheat sheet, słuchajcie. Pojawi się jeszcze jeden, nie? Nie, dobra, nie pojawił się jeszcze jeden. No i świetnie. Także moje wspomnienia z tą grą wyglądają następująco. Człowiek praktycznie co drugi weekend jeździł do cioci i wujka. Oni mieszkali gdzieś tam... Ja mieszkałem w Radomiu, oni też mieszkali w Radomiu, natomiast bardziej w takich... No w trochę innej... No przecież wiedziałem, co się stanie. W trochę innej dzielnicy. Jeździło się, to było mieszkanie na czwartym piętrze. Ja często z wujkiem wychodziłem w każdą niedzielę, w którą u nich byłem rano. Ale pozostałe dni absolutnie były spędzane w dużej mierze na siedzeniu w domu i w różnych rozrywkach. Czy to była telewizja, bo oglądało się tam takie rzeczy jak Familiada, teleturnieje. Ja się tam dużo wiedzy ogólnej się nastukałem. Ogólnie jeśli chodzi o moją wiedzę ogólną, to duża część pochodzi właśnie z oglądania, czy to z rodziną, czy to właśnie z ciocią i wujkiem teleturniejów różnego gatunku. Chyba jednym z moich ulubionych, jeśli nie ulubionym, była Awantura o kasę. Uwielbiałem Awanturę o kasę. Jak leciała Awantura o kasę, to wręcz ja potrafiłem odejść od Pegasusa i powiedzieć, że teraz oglądamy telewizję, no nie? Nigdy natomiast nie przepadałem za Familiadą. To może dlatego, że dużo bardziej bawiły mnie te teleturnieje, jak chociażby Milionerzy, które wymagały faktycznej wiedzy, a nie jakiegoś takiego statystycznego podejścia. To znaczy, no w Familiadzie jednak nie musisz nic wiedzieć, tylko założyć, że ktoś myśli w dany sposób, a właściwie ankietowani myślą w dany sposób, nie? Więc siadało się do jakiegoś teleturnieju, ale w tych momentach, kiedy akurat nie oglądało się tej telewizji, no to Pegasus zawsze grał pierwsze skrzypce. Ale niezbyt często zdarzało się, że grałem bez wujka. Bo zazwyczaj wujek był drugim graczem, a właściwie możliwe bardziej pierwszym graczem i grało się w te rzeczy, które pozwalały na zabawę we dwóch. Czy to właśnie była kontra, którą ja chyba najbardziej lubiłem, jeśli chodzi o granie we dwóch. Czy bardziej te rzeczy, w które mój wujek mógł mnie niszczyć, to była jego domena. Takimi rzeczami były między innymi Tetris, ale też Dr. Mario. Dr. Mario, którego uwielbiam do dziś i w którego zagrywam się z narzeczoną. Serio nie trafiłem.
w którego zagrywam się z narzeczoną, jak się nudzę na Switchu. Jak się nudzimy wieczorami. Ostatnio też kupiliśmy sobie szachy, więc też gramy w szachy, ale... Ale jeśli chodzi o gry wideo, gdzie moja narzeczona absolutnie nie jest fanką, Dr. Mario zawsze jest na posterunku. W ogóle Nintendo wchodzi jej bardziej, ale to pewnie dlatego, że te gry są mniej skomplikowane i po prostu właśnie dają taki czysty fun bez jakiegoś komplikowania. Tak jak ja lubię na przykład zagrać sobie w takich Banishersów, gdzie mogę stać i zastanawiać się nad decyzjami albo fabułą. To może Banishersi to tylko dla tych, którzy mnie regularnie oglądają. Ale na dobrym przykładem tego jest na przykład The Last of Us, gdzie bardzo dużo jest takiego zastanawiania się nad moralnością tego, co się dzieje. Ja lubię takie rzeczy, ona nie, także gramy w bardzo proste gierki. No, także jak już mi się udało... ojej, ile tych ptaków jest. Faktycznie, zapomniałem o tym. Jak już mi się udało zasiąść do tego Pegasusa tak, żeby zagrać sobie w niego samemu, no to właśnie jakieś takie gry wchodziły, które były typowo dla pojedynczego gracza, jak wspominałem o Mega Manie, jak wspominałem o Ninja Gaiden właśnie. Tej gry ogólnie były trzy części, jak w przypadku każdej innej gry. Posiadało się ją tylko, jeśli w dany weekend akurat wujek ją miał. Nawet jeśli poprosiło się go, żeby nie wymieniał koniecznie jakiejś gry, no to on oczywiście zapominał i czasem się zdarzało, że jakaś gra była wymieniana potem na targu za inną. I ja potem płakałem, bo nie mogłem wrócić do tego samego, do czego nie skończyłem w poprzedni weekend, kiedy u nich byłem, nie? I potem wujek, jak się na niego wściekłem, potrafił przez tydzień albo po prostu ze mną się wybrać na targ, o którym wspominałem przy okazji odcinków z Kontry. Szło się na targ, żeby te kartridże, tak się to mówiło, powymieniać. No i szukało się tego Ninja Gaiden, no ale ja też byłem wtedy, że tak powiem, małym gnojem i mało skumałem z tego, co tam było napisane na tych kartridżach, szczególnie, że często na Pegasusa były kartridże nie po amerykańsku, a po japońsku, z naklejkami po japońsku. Nie wiem dlaczego, prawdopodobnie na stadionie dziesięciolecia bardziej sprzedawali takie rzeczy, bo to strzelam, że większość ludzi to stamtąd miała, ja nie wiem skąd oni to brali, albo z jakichś chińskich sklepów po prostu, bo wtedy popularne były te sklepy, wszystko po cztery, albo właśnie te sygnowane chińskimi produktami, które były turbotanie. No więc wymieniało się te gry i próbowałeś odzyskać to Ninja Gaiden, ale Ninja Gaiden na Nintendo Entertainment System, podobnie jak Contra, właściwie nie na NES-a, tylko na Pegasusa. Muszę oddzielać te dwie konsole, bo one miały trochę różną bibliotekę gier. Były trzy. Tak jak Contry były trzy. Była pierwsza Contra, było Super C, była Contra 4, czy tam Contra Force. Ale też dla niektórych tą, którą ja uwielbiałem, Contra 8. Ninja Gaiden były trzy części, trzy oficjalne części w tym wypadku. 1, 2 i 3. Z czego każda część się czymś różni. Postaram się każdą na was ograć, bo każdą poza tą jedną, którą właśnie ogrywamy, pierwszą, udało mi się ukończyć. No i jako dzieciak miałem ten problem, że czasem się zdarzało po prostu wziąć zły kartridż, nie? W sensie szło się na ten targ i ani jeden, ani drugi nie rozumiał. Więc się koniec końców kończyło. Więc kończyło się z nie tą grą, po którą się poszło. No i jakoś trzeba było sobie radzić, no nikt nie grał w to wtedy po kolei, tylko akurat co miałeś, to grałeś, nie? Albo którego rytuału użyć. Nie wiem, jak dawno to napisałeś, ale wpadam w straszny monolog, bo się zawsze przy tych nostalgicznych gierach wpadam w takie monologi. No. No i tam, no i na tym targu się tam te gry wymieniało i czasem się właśnie wracało ze złą, no nie? Ale to wcale nie było nic złego, bo często szło się po coś konkretnego, a wracało z czymś zupełnie innym, co okazywało się bardzo fajnymi grami. Jeśli było się otwartym na to, żeby... To jest prawdziwe, tak? Bo z tego co pamiętam, tylko jeden dostaje obrażenia. Ty nie. Ciebie olewam. Aleś mnie podszedł. No i teraz nie mogę podskoczyć, bo... Bo jak skoczę w lewo... O właśnie, to się zaczepię o typa. Dobra. Spokojnie, żeby nie stracić bez sensu życia kolejnego. Tak jak mówię, na całe szczęście tutaj nie ma continue skończonych, więc możemy sobie powtarzać ile chcemy. Ale ja liczyłem na to, że większość rzeczy uda mi się po prostu przejść. Nie będę musiał ich powtarzać zbyt dużo. A za to będę wpadał w monologi. Tak, na razie...
Właściwie to nie rozumiem, po co on je wziął, ale dobra. Tak fabuła się musi toczyć, zawsze tak jest, nie? Bo najbezpieczniejszy będzie z tobą. W środku tego demonicznego zamku z jakąś wiedźmą, która na pewno ma tonę nieumarłych sługusów. Już nie wspominając o tym, że prawdopodobnie porwie ci narzeczoną. Kobietę, którą znasz od wczoraj. To znaczy, że musisz im oddać statuę. Świat się skończy, ale przynajmniej ona przeżyje do czasu, aż świat się skończy. Gesty say goodbye. No i teraz wrzuci nas w czeluście taką długą rurą. Właśnie spadniemy do następnego poziomu. I to jest jeden z trudniejszych poziomów już na ten. Z tego co pamiętam, ten moment, kiedy jest się w tych czeluściach, w tych podziemiach, jest bardzo trudny. Ale zaraz się okaże. Wyjątkowo dobrze mi to idzie, mimo że tracę te continue tam raz za razem. To przyznam szczerze, że myślałem, że będę umierał więcej w ramach przypominania sobie tej gry. Tak, ja to nie wiem, czy nad ciebie jeszcze nie było, jak to mówiłem, że Voltaine stwierdził, że żaden nie wygląda łatwo. Tak, że to jest najtrudniejsza trylogia gier, jeśli chodzi o Nintendo Entertainment System.